prowadzą, to najpierw stajesz tutaj, zbierasz parametry, zbierasz wszystko i decydujesz, na który stół trafia, który poszkodowany, tak? Jako trauma room leader, jak się tylko przyjdą z poszkodowanymi, szybko zrzucają graty i na wyznaczone stanowiska i działacie. Okej? Okay? Super. Jesteśmy, nadajemy, powinno iść. No, no dobrze. Czekamy, paka się szykuje, zaraz zrobimy szybki briefing o sytuacji taktycznej, co będziemy robić i wszystkiego się dowiecie za chwilę. Minuta do odprawy. Mamy wszystkich? Mamy wszystkich. Tak. Słuchajcie, znajdujemy się w mieście Dobromierz na chwilę obecną w firebazie, którą macie zaznaczoną na mapie. Mamy bramę numer 1, bramę numer 2. Teren dookoła bazy uznajemy jako teren niebezpieczny. Ludność cywilna jest ludnością niesprzyjającą. Tak? Bazując na informacjach, które Mike i Marta zdobyli w czasie dyżuru Sick Call, dostaliśmy informację, że w pobliżu naszego fobu znajduje się weapon cache, czyli składowisko nielegalne, składowisko broni. Na chwilę obecną mamy informację, że może go pilnować w nocy od 2 do 4 uzbrojonych napastników. Waszym zadaniem jest odnaleźć, bazując na gridach, które podał nam informator, któremu udzieliliśmy pomocy. Waszym zadaniem jest odnaleźć tą broń. Mamy również informację z wywiadu, że osoby, które znajdują się przy i pilnują tego składu broni, to są tak zwane high value target, czyli osoby, które najlepiej trzeba pojmać celem pozyskania dodatkowych informacji. Proces planowania zrobiliście wcześniej, każdy wie, jaką rolę będzie odgrywał. Co jest ważne, po powrocie, jeżeli przychodzicie, będziecie mieli jakichś poszkodowanych, a będziecie mieli, tak? Piotr jest oficerem trażowym i równocześnie szefem całego trauma roomu. Robimy szybki triaż tutaj na wejściu, tam jest po lewej stronie, można zapalić światło. Wedle decyzji Piotra poszkodowany trafia na stół albo 1, albo 2 i zaczynacie pracę. Przypominam, że zaczynamy od TC3, czyli szybki marsz, przechodzimy do badania urazowego i później przeprowadzamy wszystkie zaawansowane procedury, które dzisiaj omawialiśmy. Tak? Do dyspozycji macie to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Słuchajcie, tak jak przeprowadzicie tą robotę, tak jak przeprowadzicie operację, tak będziecie pracowali przez resztę nocy. Czy jakieś pytania do mnie? Czy mamy informacje na temat tego, jaką bronią dysponują? Słuchaj, ty byłeś oficerem, który zdobywał informacje z tego, co przekazałeś szefowi i mi. Dysponują bronią nowoczesną, wyposażoną w kolimatory i latarki. Nie mamy potwierdzonego, czy mają noktowizję, czy takiej noktowizji nie mają. Tak? Słuchajcie, dla celów bezpieczeństwa zezwalam wszystkim, którzy posiadają, używanie światła widzialnego. Jest bardzo ciemno na dworze, tak, oczywiście trening treningiem, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Przypominam, jeżeli będziecie nieśli nosze, to są 4 osoby do noszy, dziewczyny jako główni medycy tej operacji, nie dotykacie noszy. Tak? Pozostali współpracujecie taktycznie i medycznie według tego, co powie dowódca patrolu. Dowódcą patrolu jest Szama, tak? Szama, dowodzisz, dostaniecie jeszcze szybkie 10 minut na to, żeby omówić taktykę, jeżeli nie było to umówione i ja potrzebuję gotowości od was. Przyjął. Widzicie we dwóch? Ok, prawy, lewy, skrzydło, z tyłu medycy i support. Okay. Gotowi? Ostatnie bezpieczne miejsce. Będę, nie? Tak? Idziemy w lewo? Gdzie? To ty nie wiesz, gdzie idzie? W lewo. Ciekawa. Ja myślę, że... Andrzej, stój. Ja myślę, że to jest tutaj, wiesz? Andrzej, ja myślę, że to jest tutaj.
Nie widzę. Nie mogę tego wyciągnąć. Drugie skrzydło, jak i tam idzie. Zabezpiecz tego, ja sprawdzam teren. Dobra, nie mogę tego wyciągnąć. Dobra, spoko luz. Bierzesz tego? Okej. Okay. Czekaj, nie widzę krwawień. Jest prawy? Tu mam krwawień. Dobra, zabezpieczasz, jedynie jest do zabezpieczyć teren. Tak, mam opłaty. 09-09-01. Mieliśmy kontakt ogniowy. Na tą chwilę mamy dwóch poszkodowanych. Są w trakcie zabezpieczenia. Czas potrzebny do zejścia do bazy około 10 minut. Jak przyjąłeś? Dobra, przyjąłem. Upewnij się, że sprawdziliście, że wniesiecie mi żadnej bomby do RN. Przyjąłem. Medycy, dokładnie sprawdzić, czy poszkodowani się sobie nie mają. Zabezpieczyć całą broń. Dobra. Daj, na mnie. Trzymaj ucisk, trzymaj. Dobra, odstawiamy na bok. Robimy dokumentację fotograficzną i wypierdalamy wszystko w powietrze. Odebrałem z wierem brum. Okej? Second hand, 1, 2, 3. 23-16. Hey, he's got a downside wound right here. Klatka piersiowa unosi się symetrycznie. Jest mistrzu. Klatka piersiowa symetryczna. Potwierdzam. Klatka piersiowa symetryczna. Okay. Blood sweep. Okay. Mamy jakąś broń od nich? Moros miał tu jedną broń. Daj mi tutaj sztukę broni krótką. Dawaj. Przekazuję. Okej. Okay. Do you fix legs? His legs are good. He's got a low bleed down here. Okej, okay. Nawet wieczór na broń. No robię. Już idę na sekundę. Dajcie mi tą broń. Potrzebujesz pomocy? Gdzie jest ta broń od niego? Po mojej prawej. Zabrałeś? Tak, jest. Nie ma żadnej. Dobra. Trzymaj. Go. Czekaj, zasysa? Nie zasysa, nie zasysa. Właśnie zrobiony. Okej. Dobra, Marta, dawaj mi swoją dłoń. Czujesz mnie? Nie. Tutaj? Okej. You got it? Okej. Czuj! Okej. Dawaj ABC. Mamy gotowe przyjęcie. Dobra. Czekaj, jeszcze sobie poszlaku sprawdzimy. Plecy, dokładnie. Czysto. 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 Zabezpieczony mamy, znaleziony. Dobra. Tutaj 09-01. Macie? Jest pas spięty? Nie. Dobra. Dobra, czekaj. Uważajcie proszę z bronią, żebyście krzywdy poszkodowaniu bronią zrobili. Zapisałem mu na twarz. Hey, watch your weapon, so you're not gonna hit the casualty with the weapon. Is this yours? No.
Jest 75 na minutę. Dobra, jeden do mnie do nocy. One more soldier to the legs. Mamy gniewka. Okej. One, two, three. Medyk o świetnej drodze. Medyk o świetnej drodze. Ostrożnie. Hey, slow down. You're too fast. Powoli. Patrzeć pod nogi. Idź prawą stroną tego okręgu. Powoli. Tu jest lekkie zejście. Powoli, uwaga, stroną. Patrzeć pod nogi. Ok, przyjął, uwaga, łapka. Okay, good. Dobra, security hold. 5-7 minut na sprawdzenie mapy. Ziemia. Dobra, sprawdzaj, oświetlam. Dobra. Klata? Nie zasysa, nie dmucha. Opaska? Opaskuje. Opaskuje. Tył klatki? Nie zasysa, nie dmucha. Tutaj opaska działa, tu nie masz tętna, nie masz. Przyspieszone, symetryczne klatka. Tu masz opaskę, nie sprawdzisz. Tu masz opaskę. Reaguje na ból. Interwencję mamy i tam jest taki holbo ten. Klatka pierwszowa. I APP. Klatka pierwszowa dość symetrycznie. 5 minut. Klatka pierwszowa dość symetrycznie. Potwierdzam. Pęcherzyk, pęcherzyk. Masz obustronnie słyszalne smery pęcherzykowe. O której? Obustronnie słyszałem. Dobra, pęcherzyk. Masz przyspieszony w około 30 symetryczna klatka. Wybuch, klatka stabilna. Symetryczna, bez masu bólu. Stabilna klatka. 30 oddechów. Tak jest. Dobra, okrywajcie, okrywajcie. No już to robić. Dobra, Marta. 0-0-1, Rider 0-1, podaję parametry pierwszego poszkodowanego. 30 oddechów na minutę, 130 tętno, niewyczuwane na płomieniówce, skóra zimna, blada, such, mokra. Dlatego do wszystkie interwencje działają. Dobra, dobra. Nic nie wiemy na temat alergii, nic nie wiemy na temat jego historii medycznej. Jest to mężczyzna około 30 lat. Na 3, raz. 2, 3, góra! Okej! Naprzód! Come on! Everybody! Powoli! On 3! 1, 2, 3! Ready! Marta! Reaguje? Nie, przestał reagować na ból, nie reaguje. Jest nieprzytomny, no rozkarta to poszkodowana. Chłopcy jest nieprzytomny, mamy to już... Jest nieprzytomny. Ostatnie parametry zaraz podam moroz, natomiast mamy tutaj... To proszę, bo nie ma. Się podaje. Okay. Co nie ma? Jeszcze go szybko na stanowisko. Tutaj masz 120 słabe na promieniowe. Pośrubie, nikomu lubię. Mamy założoną rurkę. Dobra, i spokojnie. Założoną rurkę i lecimy na stanowisko, bo mamy gotowe, nie? Rurka rurkuje? Rurka rurkuje. Dobra, dawaj na stanowisko. Dobra, jedziemy po stanowisku. Misiek, lecisz do mnie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Wiru, 18 oddechów na minutę, dobrze wyczuwasz. 30, symetryczna klatka, przyspieszone. Dobra, jedziemy. Potrzebny mi jest. Mam na palce. Uwaga, uwaga. Uwaga, jest. Stabilny? Tak, na tych noszach. Tam, tutaj, tam puszka, uwaga. Głowę. Raz, dwa, trzy. Na twoje hasło. Raz, dwa, trzy! Hop! Jest! Dobra, tutaj jest dalej. One, two, three. Dobra, rekorderzy proszę od razu zapisywać ostatnie parametry na swoje stanowiska pracy. Gramy! Gramy!
Nie daj. Chcę zobaczyć jeszcze raz pełny marsz. Chcę zobaczyć pełne badanie urazowe i zaczynamy diagnostykę działania. Dobra. Alright, you've got bilateral isofold of the chest. He's breathing 30 a minute. Sir, yes, sir. Okay, we're gonna finish this on the same. Co tam pracujemy, Dźwiedziu? Będziemy indubować. Okej, będziemy indubować. Jeszcze miałem trochę zestawu, jest mowy. Okej. Przypominam o preoksygenacji odpowiedniej. Super. Co 6 sekund, 5 sekund na szóstą ściskasz borek. Borek robi preoksygenację. Ja zakładam kucie. Dobra, 2 sekundy. No to proszę. Ja zakładam. Dobra. Jestem przekonany. To ona wpisała, teraz będziemy zbierać tą parametrę. Jest polecenie szefa. Podajemy kietę i próbujemy. I próbujemy, mamy obrażenia, chcemy wspomagać oddech, ale to dobrze zabezpieczyć drogi oddechowe. Mamy kietę, na kietę resztę whisky. Obejrzamy wszystko. Prawa kieszeni. What do you want for fluid? Is it over table? He's got wykonać procedurę. So you found pneumothorax on the right, so the most important thing now is to put drain. Okay, so you confirmed pneumothorax. Okay. We have to put check the other side. Tutaj jest natychmiast drain do założenia, po prawej stronie klatki. Już poszedł tam, bo już był zidentyfikowany. Ten zofran tutaj. Dobra, przyjął.
Ile tego zupełnie to się dzieje? Siedzi slajny. Okej. So what are we looking at for the left side? The left side is working properly. Yes. Is someone doing it? Yeah, guys are doing it. This is the Butelka potrzebuje na terenie. Co widzę? Widzę tutaj komory oraz przedsionki pracujące bez cech płynu w worku osierdziowym. Potwierdzam, tutaj masz negatywny. Patrz. Te pierwsze inicjalne nie liczy się. Nie liczy się, musicie poczekać 10 minut. Czysto? Okay. Jest ładny obraz, dobra, dziękuję. Negatywne. I pęcherz. Okay. No miałeś przed chwilą. Okej. Okay. Okay. Prawo, prawo, lewo potrzebuję. Lepszy widok poproszę na środku. Oczywiście. Wiesz co, bielizna ci przeszkadza. Dobra, miałeś. Lepszy obraz potrzebuję. Jak będziesz miał dobry obraz, to będziesz miał lepszy. Jest. Piotrek, co z tym zofranem? Zofran jest domięśniowy, więc nie potrzebujecie do zofranu. Zofran, dobra. Po hesie walisz i was. Przygotowujemy do wakacji miejsce, Mike, what I need? I need a good top poziomowy anesthesia. And you take 250 milligrams of ketamine and push that into the back of your 250 milligrams inside of it. Sprawdziliście parametry? Właśnie, wszystko. Okej, dobra. Przypominam, pacjenta niestabilnego, a tego jeszcze nie wiecie, monitorujemy cały czas. Tam masz, raz odbarczyliście, masz znowu niesymetryczną pracę klatki piersiowej po stronie prawej. Ilość ruchów 36. 28, klatka symetryczna. Słabe na, pożłapie pierwsza 500 tego idzie. Od której zaczęliście? Poszło to w bolusie, rozumiem. Tak, po pierwszej 500 macie brak reakcji. W dalszym ciągu brak plus no wody. Dobra, ale oni... Powiedz mi, ile zeszło płynu, ile poszło... Połówka. Macie brak reakcji na pierwszą połówkę. Brak tak jest. Dobra, połówka 4 minuty do USG. Pokazuje po prostu, że jest prowadzona dokumentacja.
te podstawowe rzeczy na małe karty, żeby go śmigać. Są małe karty też. To są ostatnie karty, tak? To są ostatnie, tak. Dosłownie... Pamiętajcie, żeby mieć jednokierunkowy zawód na tym czystym. Ok, super. Będziemy modlemy. Dobra, Szrama, bardzo ci proszę, żebyś mi dał pean, nożyczki i pojemnik na ostre. Chce to być drenaż, tak? Drenaż kalki piersiowej. Dobra, zrobimy to. Zapraszki 8,5 litera. Zastawka. Tu jest ostre. Poczekaj. Z nić poproszę. Wszystkie miejsce. Tak, wiesz co, poczekaj, weź palce. Tutaj masz miejsce na to. No, no, no. Tak, także umieść ten drenaż, nie zabezpieczaj szwami, chcę, żebyś go umieścił. Ładowałbyś ten plastik do niego? Ładowałbym ten plastik do niego. I chciałem to po prostu zabezpieczyć w ten sposób. Przekonałeś mnie. Dobra. Uważaj z tym sztylem. Tak jest. Tak jest, żeby tam nie uszkodzić sprzętu. Dobra, czyli robimy po kolei. Dezynfekcja. 15 sekund liczymy, tak? Zbliżymy sobie panik. Dobra, mamy. Robimy to bez sztyletu, żeby nie uszkodzić fantoma. Okay. Szrama potrzebuje tutaj podklejenia. Masz suche ręce, tak? Robimy tutaj podklejenie. A ja będę markował wykonanie drenażu, tak? Ja to przytrzymuję, żeby nam się nie wysunęło. Okej, okay, zabezpieczone. Dobra, w takim wypadku teraz Szrama musimy to zrobić pod jego ręką, ręka do góry. Okay. I wiesz co, poniżej faceta, więc delikatnie odpuszczamy sobie sprzęt. Ty mi to tutaj trzymasz, żeby nie spadło. O, zrobimy to w ten sposób, fajnie, trzyma się, ja trzymam nogami. Okay. Teraz tak, trzymasz mi to, żeby dren, żeby się nie wysunął. Okej, okay, przyjął. Ja sobie szykuję zestaw do szycia. No to dobrze, żeby podsumowanie. Słuchajcie, na tym kończymy przekaz. Oczywiście medycy będą pracowali całą noc, jutro cały dzień, kolejną całą noc i połowę następnego dnia na pełnym zmęczeniu. Dzięki za oglądanie nas i zapraszamy oczywiście na kursy do Virsoftmed, tak jak tutaj Prelon Filtker. Dzięki bardzo. Materiał, ja wiem, że dbało. Czy ty się decydujesz umieścić go w internecie, czy nie? Bo na pewno będziesz miał pytania. Ja go nagrywałem. Jeżeli będą pytania, proszę się bezpośrednio kontaktować ze mną, czy przez Facebooka, czy mailowo, czy telefonicznie. Natomiast na pewno po kursie, tak? No bo w tej chwili widzicie, jak jest, a oni będą pracować jeszcze 48 godzin. No a ja razem z nimi, także... Od poniedziałku zapraszam, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli macie jakąś konstruktywną krytykę, coś można było zrobić lepiej, coś pominęliśmy, zauważyliście jakieś krytyczne błędy, bardzo bym prosił o informacje, my też się cały czas uczymy, tak żeby jak najlepsze kursy później wam sprzedawać. Tak? Także dzięki bardzo, dzięki za to, że byliście z nami. Pozdrawiamy z Dobromierza. Na razie.